Witam po długiej przerwie. Stwierdziłem, że może już czas rzucić parę filmików na temat cytrusów. Pokażę Wam ogólnie, jak wygląda moja szklarnia z cytrusikami. I myślę, że w kolejnych filmach mógłbym każdy gatunek troszeczkę opisać. Opowiedzieć troszeczkę o swoich doświadczeniach, które cytrusy są łatwe w hodowli, z którymi są większe problemy. Może dla początkujących od czego zacząć. To jest tylko część cytrusów. Większe stoją na dworze. To będą też w kolejnym filmiku. Zacznijmy może od tej strony. To jest ręka Buddy. To bardzo ciekawy cytrus. Na pewno w którymś odcinku zacznę opowiadać troszeczkę na temat tego cytrusa. Udało mi się go ukorzenić. W sumie chyba około 10 sztuk. Z 10. Także jeśli chodzi o ukorzenienie ręki Buddy, jest naprawdę bardzo proste. Polecam, chociaż nie jest łatwo rękę Buddy kupić. Jest to bardzo ciężki cytrus. Ale szczegóły w filmiku na temat konkretnych cytrusów. Tutaj mam mandarynkę, którą zaszczepiłem rok temu. Tutaj widać miejsce szczepienia. Z tyłu mam limonkę, kafir. Limonkę. To jest kumkwat. Tutaj kolejne buddy małe. Tutaj mam kalamondynkę. Jeszcze wygląda w miarę kiepsko. Kupiłem ją na przecenie, gdzie było parę gałązek i dosłownie parę liści. Także jak widać, dobrze jej tutaj. Jest mnóstwo młodych pędów. Także da sobie radę. Tutaj mam dwie cytrynki. Także niedługo będzie można zrobić zbiory. Te tutaj akurat, czy jest to gatunek, bo jeszcze nie było pisany, ale myślę, że zainteresuje się, żeby konkretnie się dowiedzieć, jaki to jest gatunek. Tutaj już wisi troszeczkę więcej tych cytryn. Są też już większych wymiarów. Jest limonka. Tu mam cytrynę z kierniewicką. Grejpfrucik. A tutaj jest lipo. Tak jak powiedziałem, w następnych dniach będę dorzucał filmiki z dokładniejszym opisem tych cytrusików. To jest ciekawy gatunek mandarynki. Tutaj mam cytron Maxima. Są gigantyczne owoce. Tam na razie są dwa ukryte. Będą rosły, dorastają do 1,5 kg. To jest mała tryfoliata, którą myślę, że w tym tygodniu będę szczepił, to mogę nagrać dla Was filmik. Resztę cytrusów pokażę Wam w kolejnym filmiku. Są to cytrusy, które trzymam na dworze.